Jako iż ostatni raz, nie, muszę inną muzykę. Tu jest inna muzyka potrzebna. Ty jak w urzędzie, wielu z was wie o tym lub nie, możesz trafić dobrze lub źle. Nie ma niczego pomiędzy. Jest albo żmudna pani, która siedzi, w sensie żmudna, smutna pani, która siedzi tam za karę, pierdoli wszystkich, ona ma zawsze przerwę, jak nie chce, to nie robi, jak chce, to robi, jak chce się pójść na kawę, to pójdzie na kawę, jak chce pogadać z Halinką, to se pogada z Halinką i tak dalej, albo trafisz spoko osobę. Nie ma niczego pomiędzy, nie jest tak, że trochę spoko, trochę zrzędliwa, nie, albo w chuj zrzędliwa, albo mega spoko osoba. Biorę numerek, rejestrację, w sensie prawo jazdy, kategoria. Siedzę. Numer 44. Patrzę na tablicę. 21. Myślę, o kurwa. Trochę się zejdzie. Ale dobra. Siedziałem tam ten. Paradoksalnie nie tak długo. Z godzinkę siedziałem. Tam sobie przeglądałem Instagrama. Wiadomo, gdzieś tam załatwiam jeszcze rzeczy, jakieś maile i tak dalej. Mój numer się wyświetla. Podchodzę do pani do okienka. No już wiem, że kurwa w to złe 50% trafiłem. Pani mówi, dzień dobry. W czym pomóc? Mówię, chciałbym dostać numer PKK. Ona mówi, da. A ja bym chciała zobaczyć wniosek pana. A ja mówię, o, już jest źle. Jeżeli ona na dzień dobry nie mówi. Tak, a ja mówię, a gdzie ten wniosek mogę dostać? A pani, ode mnie. A ja mówię, to czy mogę poprosić? A mówię, a czyli pan nie ma przygotowanego. A ja mówię, no skąd jak od pani ten wniosek biorę? A ona, no mógł pan w domu wydrukować. A mówię, no mogłem, ale nie zrobiłem tego. Nie drukuję wniosków do urzędu w domu. Panie, dobrze, to tu jest wniosek. Proszę go wypełnić i wziąć nowy numerek. A mówię, a nie mogę go wypełnić siedząc przy okienku? Nie, nie, bo panu to długo zajmie, a ja nowy osobę. Ja mówię, no dobrze. Wziąłem posłusznie wniosek, odszedłem od okienka, zacząłem go wypełniać. No wiadomo, adres zamieszkania, jakie prawo jazdy się ubiegam, czy byłem karany. No taki wiadomo, wniosek. Zajął mi to tam, nie wiem, z 8 minut wypełnienie tego wniosku, może 6. Biorę numerek. Widzę na tablicy numer 45. Widzę w rączku mam 49. Mówię, lepiej niż było. Lepiej niż było. Pewnie z 15 minut i tak dalej. Faktycznie. Nie minęło jakieś 20 minutek. Mój numer się wyświetla. Podchodzę do pani. Mówię, dzień dobry, wniosek mam dla pani wypełniony. Pani sprawdza ten wniosek i mówi tak. Ale to pan nie ma prawa jazdy B. A ja mówię, no mam prawo jazdy kategorii B. A ona, no to inny wniosek. Mówię, ale to pani mi dała ten wniosek. A ona, no ale pan nie powiedział, że ma pan kategorię B. Ja myślałem, że to pierwsze pana prawo jazdy jest. A ja mówię, no nie, drugie, na A. A ona, no to inny wniosek i daje mi inny wniosek. A ja mówię, patrzę na ten wniosek. Ale mówię, proszę pani, ale ten wniosek wygląda identycznie. A ona, no bo to nie tyle co inny wniosek, co ten sam wniosek, tylko pan źle wypełnił. A ja mówię... Jak to źle wypełniłem? Ona... No bo ja panu dając ten wniosek, wiesz, bo ona mi dając ten wniosek wypełniła to, co ona musi wypełnić. I ona zaznaczyła, że nie posiadam innego prawa jazdy. Bo ja jej tego nie powiedziałem. Ja mówię, ale to pani źle wypełniła, nie ja ten wniosek. To może ja już zostanę, pani przepisze, albo ja przepiszę. Ona, nie, tak nie może być, pan musi jeszcze raz wziąć numerek. Ja mówię, proszę pani, z całym szacunkiem, siedzę już tu 1,5 godziny, jeszcze nic nie załatwiłem. Ja to szybko przepiszę, zajmie mi to 3 minuty. Niech pani uwierzy, te 3 minuty już nic nie zrobię. Ona taki eye roll zajebała, taki... No dobrze, to ja sobie kawę zrobię. No ja mówię, dobrze, super. Wziąłem sobie ten wniosek, szybko przepisałem go. Ona faktycznie poszła po kawę. Ja skończyłem pisać, pani nie ma. Mija minuta, 2, 3, 5, 6, kurwa, po 12 minutach pani z kawą wraca. Ja nie wiem, co ona ma za ekspres, ale powiedzmy, dosłownie 10 minut czekałem przy pustym okienku, nikogo nie było. Pani wraca z tym. I teraz jest kurwa kluczowe. Daję jej ten wniosek. Ona mówi, dobrze, dowód osobisty pana poproszę, prawo jazdy kategorii B, jeżeli ma pan przy sobie i aktualne zdjęcie. Ja mówię, a widzisz, wiedziałem, że zdjęcie potrzebne, pamiętałem. Ale Stasiek no nie miał aktualnego zdjęcia i pomyślał, no wezmę takie, które się gdzieś mało różnie. No i pamiętałem, że w portfelu gdzieś tam mam zdjęcie, ale przed wyjściem z domu nie pamiętałem, jakie to jest zdjęcie. Pamiętałem, że mam w portfelu zawsze zdjęcie, wiesz, takie właśnie dokumentalne. Wyciągam z portfela to zdjęcie, patrzę na nie, mówię, a nie jest najgorzej, nie? To jest sprzed paru lat, ale jest ogólnie podobne. Daję pani i ona mówi, ale proszę pana, to musi być aktualne zdjęcie. A ja mówię, to jest aktualne. A pani tak się patrzy, mówi, no ale na tym zdjęciu nie ma pan brody. A mówię... No, bo aktualne to znaczy ile? Ona, no do 6 miesięcy. Ja mówię, no,
to ja z 5 miesięcy temu to robiłem. Nie no, nie jest to zupełnie inne zdjęcie, spokojnie. Nie jest takie zdjęcie z liceum. Nie, faktycznie, to było zdjęcie, jak robiłem, no może nie 5 miesięcy temu, no ale, no ile? 6 lat temu pewnie, jakoś tak. 7 lat temu, 7 lat temu. Jak miałem kitkę jeszcze. I ona tak się patrzy na mnie, patrzy na to zdjęcie i mówi, czyli mówi pan, że jest to pana aktualne zdjęcie z mniej niż 6 miesięcy. Ja mówię, tak. Cały dumny. Ona tak bierze to zdjęcie i mówi, proszę pana, pan mi dał zdjęcie, dokładnie to samo, które jest użyte w pana prawojeździe, w pana dokumencie prawo jazdy z 2017 roku. Ja mówię, ja pierdolę, ale wtopa. W portfelu nosiłem to samo zdjęcie od 2017 roku, które użyłem do prawa jazdy. No ja mówię, a to mi się koperty pomyliły ze zdjęciami. A pani tak się na mnie patrzy, w ogóle nie jest jej do śmiechu. Ono, proszę pana, czy wie pan, że na dokumencie, który pan przed chwilą wypełniał, było oświadczenie, że wszystkie rzeczy zawarte w tym, ja ci zaraz pokażę, patrz. Wniosek, prawo jazdy. Patrz to. Grafika. No lekka wtopa XD. Lekka tak. O, tak wygląda mniej więcej ten wniosek. Patrz, nie? I fotografia jest częścią wniosku. No nie? I już nie pamiętam gdzie, w którymś z tych miejsc, gdzieś tutaj, że ja niżej podpisałem, oświadczam, że podane w części ABE i gdzieś tam, i tam, no ogólnie, że ten wniosek jest zgodny z prawdą, że za składanie fałszywych wypełniania tu jest jakieś grozi, odpowiedzialność karna i tak dalej, od 8 do, to chyba jest po drugiej stronie, bo to ma jeszcze drugą stronę. O, tutaj to jest chyba gdzieś. Tu jest jeszcze druga strona gdzieś. Wydanie jazdy pozwala, no gdzieś tu kurwa jest ogólnie ten. I mówi tak. Wie pan, że zdjęcie jest częścią wniosku? A ja mówię, no tak, tak. Wie pan, że we wniosku jest napisane, że musi być aktualne do 6 miesięcy zdjęcie? A ja mówię, no tak. A ona mówi... I wie pan, że za składanie fałszywych zeznań we wniosku grozi od 8 do 6, do 3 lat pozbawienia wolności. A ja mówię, no ale tak, ale wie pan, ja się pomyliłem. I ona mówi, no. Wie pan, że jakbym teraz zawiadomiła policję o pańskim błędnym złożeniu wniosku i... że skłamał pan składając wniosek, mogłaby pana policja zabrać teraz, a mówię, no proszę pani, no, kurwa, ja pomyliłem kopertę, wie pani, nie spojrzałem na to zdjęcie dokładnie, tak dalej, ona, proszę pana, proszę wziąć ten wniosek, proszę wziąć swoje dokumenty, proszę, obok można zrobić zdjęcie, jest taki fotograf, proszę tu wrócić, wziąć numerek i poczekać, jak pan zrobi zdjęcie, a ja mówię, kurwa, no nie, to nie ty, to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Słuchaj, dalej. Idę do fotografa. Pytam się, dzień dobry. Chciałbym zdjęcie wykonać do prawa jazdy, a pan nie ma problemu. Taki i taki koszt, tam chyba to było, nie wiem, 56 zł chyba jest za ileś tam kopii. On mówi, dobrze, nieważne, tylko na teraz potrzebuję. A on pan mówi, termin mam na piątek. A ja mówię, jak na piątek? Chce mi pan powiedzieć, że ludzie sobie robią zdjęcia od rana do wieczora, przez cały poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. A pan mówi, nie, dzisiaj już mam cały dzień zabukowany, a od wtorku do czwartku mam urlop. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I mówię sobie, nie, to wyjebane, to nie ma co, może ja po prostu nie powinienem mieć prawa jazdy. To jest autentyczna historia. Wychodzę z tego, mówię, wyrąbane, zrobię sobie w przyszłym tygodniu, nie wiem, za miesiąc, kurwa, nie mam chęci, odechciało mi się wszystkiego. Łącznie spędziłem jakieś 2 godziny tam. Idę z powrotem i już mówię, dobra, idę do auta. Poszedłem do auta i nagle sobie przypomniałem, że jakiś czas temu, z rok myślę temu, niecały, robiłem sobie zdjęcie do dokumentu, który mi był potrzebny na odnowienie już czegoś tam, jakiegoś leasingu, czy jakiegoś ubezpieczenia. Ogólnie mój leasingodawca chciał jakiś dokument, już nie pamiętam, i potrzebne było im moje zdjęcie. Mówię, kurwa! Przecież to było z 8 miesięcy temu, to było, nawet nie wiem, to było wrzesień chyba. Więc wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, no 7 miesięcy temu. Mówię, dobra, miesiąc, nikt się nie połapie, nie? Ale gdzie ja to mam? Potem sobie pomyślałem, mogę to mieć w dokumentach, które wożę w aucie. Mam w aucie, jak wiesz, tam gdzie mam książeczkę, jakąś instrukcję i tak dalej, mogę mieć to tam. Otwieram schowek, patrzę, są zdjęcia, patrzę na to, jestem całkowicie bez brody.
mam taki lekki zarościk, ale włosy już mam teraźniejsze, jakby wszystko mam i tak dalej, tylko bez brody. Znaczy, może mam, ja mam jeszcze te zdjęcia, czekaj, mogę ci pokazać, jak to wygląda. Gdzie mam portfel, bo ja je wziąłem ze sobą, bo ja tam miałem parę oczywiście tych zdjęć. O, tu jest portfel. Pokażę ci, jak one wyglądają. No, żartowałem, jednak nie pokażę. Wyglądam jak cel. Dorysowałeś ale... brudę? Nie, nie, nie. No wyglądam jak debil na nich, nieważne. Jednak się ich nie pokażę, ale... no ogólnie jestem tam bez brody i z tymi samymi włosami. No i... nowe? No jak każdy wyśle swój dokument tożsamości, zdjęcie. Nie, zdjęcia w dokumentach są chujowe. Już sobie przypomniałem, dlaczego nie lubię tych zdjęć w dokumentach. Nie, wyjebane, nie pokazuję. No i mówię, dobra, ale jak mam pani wytłumaczyć, że, no przecież nie mogę powiedzieć, że zrobiłem teraz to zdjęcie i jest bez brody. Ale powiem, no i chuj, jakoś to wytłumaczę. Wracam do urzędu, biorę numerek, akurat już było blisko, podchodzę do pani i mówi pani, ojej, tylko jak szybko poszło. Mówię, wie pani co, nie wyrobiłem tego zdjęcia. A pani, a, czyli nie robimy wniosku. Mówię, nie, nie robimy, znalazłem to zdjęcie, które robiłem 5 miesięcy temu i które pomyliłem z tym aktualnym. Pani się na mnie tak patrzy, ja już wiem, że ona mi nie wierzy. Ja już jestem przekonany, że ona mi nie wierzy. Ja mówię, proszę pani, to jest o to zdjęcie, daję jej to zdjęcie. Ona tak się patrzy na to zdjęcie, patrzy się na mnie, tak przymruża oczy, patrzy się na zdjęcie, patrzy się na mnie, mówi, strasznie szybko panu broda rośnie. Mówię, no takie geny. A pani, powiedzmy, że panu wierzy. Wzięła to zdjęcie, przykleiła, ja dostałem swój numer PKK, zapisałem się na egzamin w sobotę, elegancko. No ale co nacierpiane to moje, co nacierpiane to moje. Także, no. Ale tak, groziła mi, że zadzwoni po policję, co składanie fałszywych zeznań.